Pokój dobro, kochani. Dzisiaj jest czwartek, 3 września, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kiedy zastanawiałem się nad tą Ewangelią, to myślałem sobie, który moment był najbardziej kluczowy w życiu świętego Piotra, jeśli chodzi o tę scenę, którą przedstawia dzisiejsza Ewangelia. Sytuacja przedstawia się następująco. Tłum ciśnie się na Jezusa, wszyscy chcą Go słuchać, być może nawet chcą Go dotknąć. Grozi, że mogą Go nawet gdzieś tam zmiażdżyć, więc wybiera jedną z dwóch łodzi, które znajdują się przy brzegu. Łódź, która należy do Szymona Piotra. Wchodzi do tej łodzi, prosi Szymona Piotra, aby nieco odbił od brzegu i z łodzi naucza. Piotr, mimo że był strasznie zmęczony po niestety porażce swojego życia, jednej z wielu porażek swojego życia, ponieważ całą noc łowił i nie złowił ani jednej ryby, wyobrażacie sobie? I kiedy tak pukał sieci, myśląc o tym, że jak wypłucze już te sieci, to wróci do swojego domu i wreszcie odpocznie po tej nieprzespanej nocy, a tutaj nauczyciel naucza. Chcąc, nie chcąc, Szymon Piotr słucha tego, co mówi Jezus. Musi na nim robić to niezłe wrażenie, bo kiedy później Jezus skończył swoje nauczanie, powiedział do Piotra: wypłyń na głębie. I właściwie można by powiedzieć, że Piotr, Szymon Piotr, który przez całe swoje życie mieszkał niedaleko Jeziora Galilejskiego, mieszkał w Kafarnaum. Byłem w Kafarnaum i widziałem miejsce, gdzie mieszkał Szymon Piotr. To jak stąd do sklepu na rogu, bardzo niedaleko, a więc od dziecka uczył się łowić. A tutaj jakiś nauczyciel przychodzi i mówi do niego: wypłyń na głębie. Inny mógłby sobie pomyśleć, pewnie jakiś taki amator, co on może mi tutaj powiedzieć o łowieniu, ja od dziecka łowię. I w tym momencie zdarzyło się coś bardzo ważnego. Szymon podjął decyzję. Szymon Piotr podjął decyzję. Być może w Twoim życiu też są takie momenty kluczowe i właściwie od tej decyzji zależy bardzo wiele. Szymon Piotr powiedział: całą noc łowiłem i nic nie złowiłem, ale na Twoje słowo wypłynę. Kiedy Szymon Piotr wypłynął, właściwie to przekroczyło wszelkie jego wyobrażenia. Nie złowił ani jednej ryby, a teraz całą łódź napełnił rybami pełnokalorycznymi, najbardziej wartościowymi rybami, za które dostałby nieźle dużo kasy, ale jeszcze krzyknął na wspólników, aby oni przyszli i dwie łodzie zostały napełnione po brzegi rybami. Wyobrażacie sobie to? I w pewnym momencie Szymon Piotr zrozumiał, że to jest coś niezwykłego. To nie może być coś takiego od tak sobie. Więc przypadł Jezusowi do kolan i mówi: Panie, wyjdź ode mnie, wyjdź z mojej łodzi, bo ja jestem człowiekiem grzesznym. Zdawał sobie Szymon Piotr z tego, że jest człowiekiem niegodnym takiej łaski. I wtedy Jezus powiedział do niego: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Podobnież 365 razy jest użyte w Piśmie Świętym to słowo, to sformułowanie: nie bój się, nie lękaj się. To tak jakby na każdy dzień roku, tak jakby Pan Bóg chciał powiedzieć do nas, do każdego z nas: nie bój się, nie lękaj się, każdego dnia roku ja jestem przy Tobie. I powiedział do niego: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Oczywiście to nie znaczy, że Szymon Piotr miał zostać ratownikiem. Chodziło o to, że miał łowić ludzi, którzy gdzieś tam tonęli w swoich grzechach. Chciał po prostu posłużyć się Szymonem Piotrem, aby on pomógł mu łowić wszystkich ludzi, którzy giną, którzy po prostu topią się w tym świecie, w tym grzechu i w ogóle we wszystkim tym, co złe i makabryczne. Szymon Piotr podjął decyzję, kolejną decyzję, mianowicie postanowił, że zostawi wszystko. Wyobrażacie sobie, zostawił dwie pełne łodzie ryb. Mógł za to dostać nieźle dużo kasy, a on podjął decyzję, zostawił wszystko, poszedł za Jezusa, tak jak stał. I teraz zastanawiamy się, gdzie są te decyzje, w których momentach następowało coś, co było bardzo kluczowe. Wydaje mi się, że tych momentów było kilka. Najpierw Jezus podejmuje decyzję, wybiera jedną z tych dwóch łodzi. Później Piotr odpowiada na to, mówi: całą noc łowiłem i nic nie złowiłem, ale na Twoje słowo wypłynę.
A więc tutaj współpraca Piotra. Piotr odpowiada, tak, chce z tobą współpracować. Później, kiedy znowuż jest inicjatywa, należy do Jezusa, bo Jezus sprawia, że dwie łodzie są napełnione rybami. Później znowuż inicjatywa Piotra apostoła, on odpowiada. To jest taki nieustanny dialog. Mówi, Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Jezus mu odpowiada, ja sobie poradzę z tą grzesznością. Ja jestem Panem rzeczy niemożliwych. Powołuję Cię, Piotrze, nie dlatego, że jesteś święty, nie dlatego, że jesteś ideałem, a dlatego, że sam chcę. I wtedy Piotr znów odpowiada, po prostu swoją decyzją zostawia wszystko i idzie za Jezusem. Myślę, że w naszym życiu też tak jest. Pan Bóg podaje nam rękę, Pan Bóg daje nam inicjatywę i kwestia, czy my odpowiemy na tę inicjatywę. Czy my będziemy chcieli robić po swojemu, czy po Bożemu? Piotr miał zbudowany taki swój świat. Właściwie już wszystko wiedział, jak ma łowić ryby, jak ma urządzić swoje życie. Wiedział, jak mi dzisiaj się nie udało, dzisiejszej nocy, to pewnie następnej się uda, albo kolejnej. I damy radę. Ale Jezus, kiedy przyszedł, to chciał, żeby Piotr robił nie po swojemu, ale po Bożemu. I właśnie ten moment, ale na Twoje słowo zarzuca sieci. I teraz Pan Bóg mówi do Ciebie. Chcę też zaprosić Cię, Pan Bóg, do takiego dialogu z Tobą. Daję Ci swoją propozycję. Mówi, ja chcę, żebyś wypłynął na głębie. Żebyś nie zadowolił się jakąś tam mielizną, czymkolwiek, jakąś malizną, ale żebyś po prostu podjął wyzwanie, żebyś chciał czegoś więcej w swoim życiu. I dalej Twoja decyzja. Czy powiesz sobie, ja wolę jednak po swojemu, nie po Bożemu. Wczoraj mój współbrat, ojciec Bogdan, który wybiera się na misję do Burkina Faso, kiedy rozmawiał z jednym z księży, użył takiego sformułowania. Jestem albo odważny, albo głupi, że podejmuję tę decyzję, żeby jechać do miejsca, gdzie tak naprawdę przyznanie się do Chrystusa może grozić śmiercią. Tam w Burkina Faso ludzie giną za wiarę, a on jedzie tam, żeby głosić Ewangelię. W języku, którego jeszcze nie zna, bo ma zamiar poznać. To jest dopiero odwaga. Ktoś by powiedział głupi, a ktoś by powiedział odważny. I myślę, że sam musisz decydować, czy chcesz po swojemu, czy po Bożemu postępować w swoim życiu. Oddaj Jezusowi ster łodzi twojego życia, abyś mógł dopłynąć tam, gdzie Pan Bóg tego chce. Abyś dopłynął do celu, którym jest zbawienie, którym jest spotkanie z Ojcem Niebieskim. I na ten czas chcę udzielić Ci Bożego błogosławieństwa. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże. Pa, pa.